mamy 16 kamer, które już pracują na terenie miasta. W roku przyszłym będzie dodatkowo 18 kamer, a docelowo wszystkie radiowozy opakowane na terenie miasta będą takie kamery posiadały. Jest to urządzenie służące do rejestrowania obrazu, który nagrywa się mniej więcej w polu widzenia kierującego pojazdem. W chwili, kiedy zostaje uruchomiony pojazd, w momencie, kiedy przekręcamy kluczyk w stacyjce, włącza się rejestrator, który rejestruje cały obraz bez względu na to, czy ekran jest włączony, czy wyłączony. W trakcie jazdy, w momencie, kiedy zostaje zarejestrowane jakiekolwiek zdarzenie, bądź to drogowe, czy niedrogowe, i chcemy je odtworzyć, możemy zatrzymać nagrywanie, cofnąć do momentu, który nas interesuje, zaprosić na przykład kierującego, który popełnił wykroczenie drogowe, pokazać mu przebieg zdarzenia, jakiego był uczestnikiem, i w tym momencie służy to nam jako, w cudzysłowie, materiał dowodowy. Pomaga to nam przekonać kierującego, że właśnie było tak, jak myśmy to zaobserwowali. Inicjatywa wypłynęła od komendanta miejskiego policji, natomiast sfinansował nasz pomysł Urząd Miejski w Białymstoku. Policjanci sporządzają mniej dokumentacji z wykroczeń drogowych. Nie muszą przekonywać, kłócić się ze sprawcami wykroczeń, że do wykroczenia doszło, że zostało popełnione, że mandat taki, a nie inny. Nie ma dyskusji. Odtwarzamy film, pokazujemy nagranie. Nie ma dyskusji. Kierujący zazwyczaj się przyznaje. Nie potrzeba w związku z tym sporządzać wniosków do sądu o karanie. I my, i sąd mamy mniej pracy.